Dzisiaj będę mówić o adopcji przez pary homoseksualne w Polsce. Będzie to dosyć krótka przemowa i nie ma w niej żadnych technicznych wyrażeń, zwrotów. Język jest dosyć prosty. Dzień dobry Państwu. W Polsce adopcja dziecka przez pary homoseksualne jest niedozwolona. I wygląda na to, że jeszcze długo będziemy musieli czekać na to, żeby została zalegalizowana. W sondażu przeprowadzonym w 2006 roku na temat adopcji dzieci przez pary homoseksualne Polska obok Malty znalazła się na ostatnim miejscu w całej Unii Europejskiej. Tylko 7% Polaków opowiedziało się za legalizacją adopcji przez pary homoseksualne. Inne kraje europejskie, jak na przykład Dania, Holandia, Wielka Brytania czy katolicka Hiszpania, już dawno zalegalizowały adopcję przez pary homoseksualne i przebiega ona w taki sam sposób jak tradycyjna adopcja. Pomimo powoli rosnącej akceptacji dla gejów i lesbijek w Polsce, temat osób o odmiennej orientacji, orientacji seksualnej jest wciąż bardzo wrażliwy i kontrowersyjny. Nie mówiąc już o zawieraniu przez takie osoby małżeństw lub adoptowaniu dzieci. Chciałabym jednak, abyście zadali sobie Państwo pytanie, czy lepszy jest pełen miłości dom stworzony przez parę homoseksualną, czy rodzina, w której dziecko jest skrzywdzone, bite lub nie zaznaje wcale miłości? Czy para o takiej samej płci nie jest w stanie stworzyć takiego samego domu jak małżeństwo heteroseksualne? Czy takie wychowanie jest gorsze od wychowywania na przykład przez samotne matki lub ojców? Jedno jest pewne, orientacja seksualna nie ma wpływu na predyspozycję i zdolność do właściwego wychowywania dzieci. Wręcz przeciwnie, ostatnie badania wskazują, że dzieci wychowywane przez takie osoby są zdolne, zadbane, rozwijają się prawidłowo, rodzice często poświęcają im więcej czasu, ponieważ ich decyzja o adopcji była świadoma i często długo musieli oczekiwać na dziecko. Dzieci takie są bardziej tolerancyjne i uwrażliwione społecznie, co z pewnością przyczyni się do pozytywnych zmian i obalenia stereotypów w społeczeństwie w przyszłości. Dziękuję.